Chodzi o to, żeby wesprzeć kraje północnej Afryki, no oczywiście z budżetu unijnego. Tunezji obiecano miliard euro. Między innymi część środków, około chyba 150 milionów euro, ma być przeznaczone na wsparcie służb granicznych, a więc w szczególności tej straży morskiej, aby nie było swobodnego, że tak się wyrażę, wypływania w morze z tego kraju. A pozostała część środków transzami ma być przekazywana jako pomoc rozwojowa dla tego kraju, co miałoby poprawić funkcjonowanie gospodarki, a tym samym zatrzymywać ludzi właśnie w Tunezji. Oczywiście tych krajów, z którymi ewentualnie trzeba podpisać podobne porozumienia, jest co najmniej kilka, ale rzeczywiście Włochy tutaj pod przewodnictwem pani Meloni przecierają jakby to nowe spojrzenie na problem imigracji. My to gorąco wspieramy, bo naszym zdaniem żaden mechanizm obligatoryjnej realokacji nie rozwiązuje problemu, on tylko napędza nielegalną imigrację.